Policję, zostaliśmy Piotra Kierca? Nie, a co się stało? Mąż jest w warsztacie samochodowym u swojego kolegi na Zaciszu i odbiera stamtąd samochód. Audi. Jezu, miał wypadek? Nie, nic takiego się nie stało, proszę się nie martwić. Prawdopodobnie ukradziono wam samochód. Boże, dobrze, że tylko samochód. A znaleźliście tych złodziei? Jeszcze nie, ale to będzie moment. Proszę mi powiedzieć, czy mąż znał się wcześniej z właścicielem warsztatu? Z Darkiem? No tak, oni często pili wódkę razem, ponieważ on nam robi samochód za darmo. Gdyby mąż się pojawił, proszę o telefon. Dobrze. Ale mąż nie pojawił się ani tego dnia, ani nazajutrz. Po dobie policja miała pewność, że w warsztacie samochodowym rozegrała się tragedia. Czy sprawcą tego nieszczęścia był Piotr Kierc? Zniknął też Dariusz Denkiewicz, właściciel warsztatu samochodowego. Co z nim się stało? Aby na te pytania odpowiedzieć, trzeba byłoby znaleźć któregoś z tych mężczyzn, albo przynajmniej samochód, który zniknął. Komenda stołeczna wysłała kilkadziesiąt patroli w miasto, aby szybciej znaleźć przynajmniej auto. Działania okazały się skuteczne. Dobę później jeden z patroli znajduje auto na parkingu w jednym z centrów handlowych pod Warszawą. Jesteście, czekałem na was. Nic nie dotykałem. Bardzo dobrze, że nic nie dotykałeś. Trzeba zebrać wszystkie ślady. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Ty, stary, zobacz. No to mamy trupa. Ty, sprawdź, co za jeden. Piotr Kierc, rocznik 76, który zamieszkały w Warszawie. Piotr Kierc został zastrzelony z pistoletu kaliber 9 mm. Dostał 5 strzałów w głowę. Właściciel warsztatu, 48-letni Dariusz Denkiewicz, zniknął. Nie ma go do dziś. Stąd też moja i policji prośba o pomoc w jego schwytaniu. Ale ważne też, co się wydarzyło w marcu tego roku w warsztacie w okolicach ulicy Rady Mińskiej w Warszawie. To, co teraz państwu przedstawiam, to jest tylko moja hipoteza. Trzy koła za te blachy. Gówno żeś tu zrobił przy tym samochodzie, popatrz, gówno tu jest zrobione. A co ty myślisz, że co, do końca życia będę robił za darmo, he? A, to taki kolega jesteś, tak? Ty jesteś nie kolega. No ty k***a, frajerze! Tak cię mogę przeprosić, frajerze. Czekaj, czekaj, ty k***a. Co ci zwariował? Zawiję cię, zawiję. Słyszałeś? Słyszałem. U Denkiewicza chyba.